Hej všetkým v kolejnom odčinku. Dziś wybrałem się na kolejne ruinki. Akurat są koło mnie ruinki, jak widać. Fundamenty stare wystają. Tu, no, z tamtej strony przyjechałem. Tam za tym zakrętem są drugie też ruinki. To też w początkach wypadu z Solfernusem tutaj byłem. No nic, przyjechałem pochodzić tu, zobaczyć, co da się jeszcze z Solfernusem wyciągnąć. No nic, przejdę trochę sobie tej drogi, bo nie jest zarośnięte, jak widać. No nic, jak coś wpadnie pierwszego, no to dam znać. No, wykopałem pierwszą znajdkę. Nie wiem dokładnie, co to może być, ale wydaje mi się, że to jest od lampy. Dobra, mówka, jakieś pokryte niklem czy czymś. Nic, na razie tyle, więcej na razie nic nie trafiłem. Jeszcze coś padnie, no to dam znać. No, pokażę, co udało się wykopać. Takie kółko, tu jakiś taki kantownik, jak było do obrodzenia. O, już wcześniej pokazywałem. Taką jakąś blachę, kółko takie, tu takie jakieś miedziane kółeczko też, taki jakiś kawałek blachy, kawałek metalu, takie kółko, kawałek blaszki. To jest od kołpaka, od koła prawdopodobnie, i taki zawias, jak widać. Na razie nic więcej ciekawego nie było. Będę chodził dalej. Jak coś jeszcze wpadnie, no to dam znać. O, pokażę, co udało się wykopać. No i z takich ciekawszych znajdek to wyskoczyła tylko taka jakaś blaszka i łuska jakaś, jak widać. Więc metalowych śmieci znowu dość dużo powyskakiwało. Tu jest taki jakiś łańcuch z takim kółkiem, prawdopodobnie do jakiegoś woza. Klin, kawałek takiej metalowej sztabki, tak, jakiś obciążnik odwagi chyba. Dwa takie kółka, kolejny taki mały zawiasik, podkładka, takie złamane drzwiczki od pieca żeliwne, taka kolejna sztabka metalowa, taka duża blacha, jak widać, kolejna blacha. Nic tak na razie ciekawego nie było, dużo śmieci. Tu wyskoczyło od garka żeliwnego kawałek drutu aluminiowego i kolejna blacha. Na razie nic nie ma więcej, nic na razie ciekawego nie wyskakuje. Będę chodził dalej, zobaczymy, co jeszcze wyskoczy. A nic, jak nic nie będzie wyskakiwać, no to przyjadę się na tą drugą pustkę ruinki w tamtą stronę. A nic, jak coś jeszcze wyskoczy, no to ten znać. No, pokażę, co udało się znowu wykopać. Dwie takie starej kosiarki, takie redło od jakiegoś starego kultywatora czy coś takiego, takie kółko metalowe, kolejna taka gruba blacha, no nie blacha, sztaba metalowa, takie coś grube strasznie, nie wiem, od czego to mogło być. Fajerka od kuchni, kolejny taki kątownik i lemierz. Na razie nic więcej ciekawego nie chcę wyskakiwać. Jak widać, masa różnego żelazo wychodzi.
Nic, na razie na tyle. Jak jeszcze coś się uda wykopać, no to się odezwę. No, dzisiaj już będę kończyć. Jest trochę pochmurzone, słońca nie ma, więc będzie szybciej ciemno. Nic niestety dzisiaj ciekawego nie wyskoczyło. Tylko tam ta łuska i dwie blaszki. Nic, pokażę resztę znajdek z dzisiejszego dnia. Więc to jest taka nowa blacha. Jedna, druga. Pod spodem jest też taka kolejna wielka blacha. Kolejne kółko. Kawałek jakiejś żeliwa. Kolejne dwa kółka, jak widać. Tak, jakiś chyba złamany zawiasu. No i metalowy kawałek łyżki. Niestety nic nie było dzisiaj. Co jeszcze znajdę? W kolejnym odcinku gdzieś się pewnie wybiorę indziej. Może coś lepiej zacznie wyskakiwać. No nic. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Trzymajcie się i do następnego wypadku.